Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Feel It. Dzisiaj zaproponuję Wam deser z chudego nabiału. Generalnie chudy nabiał jemy zwykle na śniadanie, natomiast bez dodatku węglowodanów on jak najbardziej może być deserem na wieczór i na kolację. Potrzebujemy do tego chudy ser biały, chudy jogurt, jabłka z cynamonem to taki dodatkowa ekstrawagancja, ale deser będzie naprawdę pyszny. Na początek obieramy jabłka i je troszkę udusimy z cynamonem. Jabłka w tym deserze to taki szczególny dodatek, bo po pierwsze świetnie pasują do cynamonu, a po drugie zawierają swoją naturalną słodycz. I te cukry, które są w jabłku, są cukrami pochodzącymi z fruktozy, to są bardzo łatwo przyswajalne cukry. Biały cukier jest wysoko przetworzony i nie należy go używać. Już lepiej używać cukier trzcinowy, który nie jest tak bardzo odsączony z tych wszystkich wartości mineralnych. Deser będziemy słodzić stewią. Stevia jest rośliną, która nie zawiera kalorii i jest naturalnie słodka. Ja przetestowałam ostatnio sypką stewię i powiem Wam szczerze, że nie polecam jej do niczego na ciepło. Jeśli lubicie słodko i ciepło, to nie ze stewią w proszku. Stewia w proszku nadaje się do deserów na zimno. Do jabłek dodamy cynamon. Nie wiem, czy wiecie, ale cynamon jest bardzo odżywczą przyprawą. Zawiera bardzo dużo składników i soli mineralnych, wapnia, żelaza, fosforu. Niektóre badania wykazały, że już pół łyżeczki cynamonu dziennie potrafi obniżyć poziom złego cholesterolu. No, także magiczna przyprawa, używajcie jej w kuchni. Dodamy go dużo. Jabłka będą się roztapiać, rozmiękczać, będzie się robiła taka fajna duszona masa jabłkowo-cynamonowa. Jabłka do deseru będziemy z tym cynamonem dusić mniej więcej 10-15 minut, żeby puściły soki, zmiękły i zrobi się taka jabłkowa masa podobna do tej na szarlotkę. Dodatkowa ciekawostka dotycząca cynamonu jest taka, że cynamon reguluje poziom cukru we krwi, czyli bardzo fajnie wpływa na nasz apetyt, no bo jak mamy uregulowany poziom cukru, to ten apetyt jest w miarę stały, pojawia się o określonych porach regularnie, także naprawdę, no bardzo fajna rzecz, używajcie cynamonu często w kuchni. Do jabłek możemy dolać troszkę wody, żeby nam się nie przypalały. Podczas gdy jabłuszka nam się duszą, my przygotujemy masę z białego sera i z jogurtu. Deser bazuje na chudym nabiale. Pamiętajcie, że chudy a chudy to jest też różnica. On powinien mieć zawartość tłuszczu do 2%. Bo ten tłuszcz jest bardzo ważny, ja Wam mówię o tym w każdym odcinku, ten tłuszcz powinien być, ponieważ on pozwala witaminom być przyswajanymi przez organizm. Także nie 0%, nie light, tylko chudy nabiał do 2% tłuszczu. Przecieramy go przez sitko, możemy go oczywiście też zmielić. Ja nie mielę, bo mi się potem nie chce tego wszystkiego czyścić, także bardzo ładnie to idzie, przecierane przez sitko. Ma taką fajną konsystencję. Później przecieramy 3 kostki sera. Do tego dodamy na każdą kostkę 6 łyżek jogurtu i 3 łyżeczki stewii w proszku. Ok, mieszamy. Kochani, tak wygląda mus jabłkowo-cynamonowy. Przed przygotowaniem deseru należy go ostudzić, więc pogoda sprzyja, wystawiamy go na balkon albo za okno. W miarę mieszania masy zorientujecie się, jakiej jest konsystencji. Jeśli chcecie, aby była bardziej lejąca, to po prostu dodajcie troszkę jogurtu. Ja tego jogurtu trochę jeszcze dodam, bo chciałabym, aby ten serek był taki bardzo mięciutki, lejący się. Jabłka z cynamonem już wystygły, mamy gotową masę serową, nakładamy to wszystko do wybranych naczynek, ja nałożę do kieliszków, nakładamy na zmianę troszeczkę jabłek. To będzie tak zwany deser na wypasie, więc posypujemy troszeczkę kakao. Ok, i jeszcze jedna niespodzianka, możecie zaszaleć, polejcie trochę syropem z agawy. I tak wygląda gotowy deser z chudego nabiału, z naturalną słodyczą jabłuszek. No trochę tam żeśmy polali syropem z agawy, ale nie musicie tego robić wieczorami. I naprawdę na kolację spokojnie możecie go jeść, nie pójdzie wam w boczki. To jest po prostu zdrowe i niskokaloryczne. Feel it!